Od razu w jakiejś sprawie dzwoni tak dalej. Dobrze, dziennikarz. Jesteśmy dzwonimy? Tak. Dzień dobry, jesteśmy obywatelskimi dziennikarzami. Doszły do nas słuchy, że odmówił pan występu na koncercie charytatywnym. Tak, to prawda. Jest dla mnie powodów i postanowiłem, że niestety nie będę mógł uczestniczyć w tym koncercie. Czy już wcześniej zdarzyła się taka sytuacja, że odmówił pan występu lub zażądał zbyt wysokiego honorarium? Jest to pierwsza taka sytuacja i jeżeli chodzi o koncerty charytatywne, to nigdy nie brałem żadnego honorarium za występ. Jest to sytuacja wyjątkowa, dlatego pragnę teraz przeprosić wszystkich, którzy liczyli na ten koncert. W takim razie, jakie były powody tego, że pan zażądał zbyt wysokiego honorarium? Czy w ogóle pan zażądał honorarium? Były to powody prywatne, nie zupełnie związane z kwestiami pieniężnymi. Zupełnie związane jakby z muzyką czy z honorarium. I w tym momencie chciałbym zapewnić, że włączę się w zbiórkę koncertową w jakiś inny sposób i wspomogę ten koncert, tylko będę mógł, na razie jeszcze nie mogę powiedzieć, w jakiej formie niestety. Jest pan postrzegany jako osoba działająca społecznie czy też charytatywnie? Jeżeli pan powiedział, że nie była to kwestia pieniędzy, to dlaczego pan zrezygnował właśnie z powodu pieniędzy? Tutaj muszę zdementować tą plotkę, bo nie zrezygnowałem absolutnie z powodu pieniędzy, tylko z powodu moich prywatnych jakby spraw, na które nie mam wpływu. Podkreślam, że deklaruję chęć wsparcia tego przedsięwzięcia, co jest bardzo ważne, nie odmawiając przekazania, nie określam w jakiej formie, ale dostosowując się do Państwa ewentualnej propozycji, jestem otwarty na wsparcie inicjatywy o tym charakterze, która została określona, na którą są zbierane pieniądze, na ten szczytny cel. Czy spotkał się pan z jakąś reakcją ze strony społeczeństwa na pana decyzję? To znaczy, jest to decyzja bardzo spontaniczna i dopiero jakby niedawno podjąłem, dlatego nie słyszałem jeszcze żadnych głosów, które miałyby jakby negatywny lub pozytywny przekaz tego, że odstąpiłem od koncertu. Na razie jeszcze nie. Czy uważa pan, że pana decyzja odbije się jakoś na popularności, czy też sprzedaży płyt? Znaczy, nie, gdyż uważam, że zawsze jest jakby taki próg między sferą zawodową a prywatną, którego nie można przekraczać i myślę, że fajnie to zrozumieją. Z informacji, jakie posiadamy, portale społecznościowe aż kuczą tego, od informacji, że no, pan jako osoba, która do tej pory była postrzegana jako osoba, która często się udziela charytatywnie, no, tutaj, że pieniądze zagrały główną rolę. Jak pan myśli, jak to wpłynie na pana wizerunek? Myślę, że nie negatywnie, bo jak już pan podkreślił, bardzo, bardzo często uczestniczyłem w zbiórkach charytatywnych i koncertach. Nigdy nie brałem za to honorarium, zawsze jakby robiłem to wszystko nieodpłatnie. A i te plotki, które mówią o tym, że zrezygnowałem z powodu honorarium, są nieprawdziwe i myślę, że wszystkie te organizacje, z którymi współpracowałem kiedykolwiek, z którymi współpracuję cały czas, jakby nie wezmą tego do siebie i nie będzie to miało większych konsekwencji. Już? Na konferencji poświęconej na tej trudnej sytuacji, w której znalazła się nasza organizacja. Jest mi niezmiernie przykro, że musimy się spotykać dzisiaj w takim, a nie innym gronie i opowiadać o czymś, co tak naprawdę wymknęło się spod kontroli. Chciałbym, aby ta czarna owca, która gdzieś tutaj się pojawiła i troszeczkę namieszała, nie przyćmiła, nie zakryła tej naszej codziennej działalności, którą na co dzień wykonujemy. Są z nami, ja jako prezes organizacji, który nie jestem stricte związany z tą akcją charytatywną, jest z nami pan wiceprezes, który jest odpowiedzialny za realizację tego zlecenia, tej akcji charytatywnej, członek zarządu, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Chciałbym oddać głos wiceprezesowi, który w formie oświadczenia przekaże nasze stanowisko. Oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji na pytania, które mają paść. Panie wiceprezesie, proszę. Dzień dobry. Na początek chcieliśmy wyrazić ubolewanie nad tym, co się stało. Przepraszam tych, którzy czują się urażeni. Odpowiednie organy zostały poinformowane o zaistnieniu sytuacji.
Jeśli chodzi o naszą czarną owcę, wyraził pełną skruchę, przeprosił, oddał pieniądze i jednocześnie zadeklarował chęć pomocy przy organizacji suchego prowiantu na wycieczkę. I dzięki właśnie Państwa pieniądzom 30 dzieci, 30 dzieci z domu dziecka wyjedzie na 2 tygodnie do Ustki. W jaki sposób została potwierdzona informacja, że prezes zarządu oddał pieniądze? Może inaczej. Jako prezes czuję się wywołany do tablicy. Chyba, że pan wiceprezes chciałby coś? Nie. Więc przede wszystkim, jeżeli dobrze wiemy, panie redaktorze, to sytuacja nie dotyczy prezesa, który wziął pieniądze, tylko wolontariusza, który wziął pieniądze. Także tutaj tą pogłoskę chciałbym zdementować. To nie prezes wziął pieniądze, tylko wolontariusz. No tak, tylko że prezes jest odpowiedzialny za samą organizację. Pozwolę sobie dokończyć zdanie, dziękuję. Rzeczywiście miało to miejsce. Jak zostało to potwierdzone? Jest to udowodnione wpłatą i sygnatariuszem tej wpłaty jest ta osoba, która zadała te pieniądze. Oczywiście jesteśmy świadomi, że nie wiemy, ile rzeczywiście tych pieniędzy zabrakło. Wierzymy w tą uczciwość, tak jak pan wiceprezes wspomniał, w tą skruchę, którą wyraził i te pieniądze, które wpłacił, wierzymy, że tą kwotę zabrał. A jak teraz mają się czuć osoby, które wpłaciły te pieniądze na szczytny cel, a w tym momencie zostały oszukane? Już na początku wyraziliśmy właśnie ubolewanie nad tym, chcieliśmy przeprosić za tą sytuację, ale nie załatwił tej sprawy. Panie członku zarządu. Osoba pani już oddała te pieniądze, więc mi się wydaje, że sprawa zakończyła się. A mi się wydaje, że sprawa nie zakończyła. Panie redaktorze, pozwolę sobie wejść słowo. Rzeczywiście to jest tak, że w tym całym łańcuchu tej dobrej akcji, którą tworzymy, przypomnę, że 30 dzieci pojedzie na w czasy. Warto tutaj podkreślić, że są to osoby z domów dziecka, których już los skrzywdził. Chcemy wyjść naprzeciw temu losowi i myślę, że ta czarna owca, która się pojawiła, nie chciałbym, żeby ona przyćmiła ten szczytny cel, który organizujemy, czyli ten wyjazd dla dzieci. Ja też osobiście czułbym się pokrzywdzony, gdyby to mnie dotyczyło, gdyby ktoś moje pieniądze pożyczył sobie w cudzysłowie i nie oddał. Chciałbym tylko przekonać Państwa do tego, że rzeczywiście osobiście widziałem wpływ tych pieniążków na konto i wierzę, że ta kwota, która potencjalnie zniknęła, wróciła. Ważne tutaj co jest, podejrzewam, że każdy z nas w naszym życiu codziennym, zawodowym spotyka się z takimi czarnymi owcami i co tu jest ważne do podkreślenia, to ubolewanie tej skruchy. Totalne przyznanie się do winy, przeproszenie i chęć naprawienia tego błędu. Każdy z nas, tak, klepie się w pierś, mea culpa, jak to mówią, popełnił gdzieś kiedyś błąd w przeszłości i pewnie chce go naprawić. Myślę, że temu młodemu człowiekowi powinniśmy dać jeszcze szansę. Panie prezesie, czyli wszystkie pieniądze, które wpłynęły na początku na wasze konto, już wróciły na te konto. Jaką mamy pewność, że taka sytuacja właśnie jest w tym momencie? Panie redaktorze, więc szanuję pana pióro dziennikarskie, niejednokrotnie czytam pana artykuły. Niemniej uważam, że nie przygotował się pan dzisiaj na tą rozmowę z jednego ważnego powodu. Pieniądze zniknęły z puszki tego konkretnego wolontariusza. Nie wszystkie, które były, tylko z tego konkretnego wolontariusza. Dlatego bardzo proszę o wzięcie pod uwagę tego faktu konkretnego. I ta puszka wróciła. Jeszcze raz wspomnę, nie mam pewności, bo nie byłem z tym wolontariuszem, zarówno członek zarządu, jak i wiceprezes, podczas otwierania tej puszki. Natomiast w myśl zasady pewnego zaufania twierdzę, że ta sama kwota została wpłacona z powrotem na konto. Czy istnieje możliwość sprawdzenia tego? Tak, tak jak już wspomniałem, jest to wyciągiem bankowym. Tutaj kolega też powiedział, że to zostało wpłacone. Tak, wszystko jest udokumentowane na naszej stronie, do której ma każdy dostęp z Państwa. Prezes mówił, że wyciekają z puszki, później, że trafiają na konto.
Nie. Zgodnie z zasadą organizacji pozarządowych i ustawą o zbiórkach publicznych, zaplombowane puszki, które otrzymują wolontariusze, które są w terenie, tak to nazwijmy, wracają potem, komisyjnie zostają otwierane. Podczas komisyjnego otwierania tworzy się pewien protokół finansowy, pod którym podpisują się osoby, które były obecne przy otwieraniu. I na podstawie tego protokołu dokładnie ta sama kwota, która jest wyciągnięta z puszki, jest wpłacana na konto. Zatem proceduralnie wygląda to tak. Ogłoszenie akcji charytatywnej, wolontariusze wychodzą do ludzi, wracają z puszkami, otwieramy puszkę, liczymy komisyjnie pieniążki, podpisujemy się protokołem, te pieniążki zgodnie razem z protokołem idą do opłaty na konto. Także tutaj ta procedura mniej więcej w ten sposób wygląda. Więc jak się Państwo dowiedzieli, że pieniądze się... I właśnie tutaj chciałbym, żeby Pan redaktor również podkreślił podczas pisania tego artykułu, dowiedzieliśmy się sami, widząc rozplombowaną plombę. I sami zgłosiliśmy ten fakt do odpowiednich organów ścigania, odpowiedzialnych za tego typu sytuacje. Dlatego to też jest ważne z perspektywy tego, dlaczego warto nam dalej zaufać, że mimo wszystko w swoim własnym gnieździe pilnujemy swoich spraw.